Dwa niewykorzystane rzuty karne, ale nie podłamaliśmy się. Było tak, że miałem sytuację, wykorzystałem jedną, drugą. No i później poszło. No. Jak już przeciwnik trzyma bramki, to już troszkę podłamane. Sami zawodnicy z pola, z przeciwnej drużyny mówili, że no jest już, zaczął się worek otwarty. No i tak poszło. No i jest tak, jak jest, 4-1 się skończyło. Najważniejsze, że wygraliśmy. To zwycięstwo nad ostatnią drużyną zapewnia pomysł utrzymanie w rozgrywkę? Mi się wydaje, że nie. Mi się wydaje, że do ostatniego meczu będzie walka, bo Zdrój teraz zremisował, ale to Zdrój wygra dwa mecze, ostatnie my przegramy, no i jest odwrotnie. Zdrój jest przed nami. Kiedy Dawid Kwiatkowski, superstrzelec piątej ligi, także Kujawia Kłobocławek drugiej ligi, strzelił trzy bramki? W trzeciej lidze? Pierwszy raz. Tak wyszło. Koledzy pomogli, no co ty dużo powiedzieć. Ja sam to bym nic nie zrobił. W drugiej połowie próbowałem coś zrobić sam. Wychodziło jak wychodziło, a dostawałem dobre piłki i wykorzystałem, albo tak dalej. Dziękuję.